Po co go zasłaniałeś? That was funny. Funny as hell. Bart ma 8 levela aż. Multumes! No i pewnie całą noc grać, żeby w końcu cały poziom nabić, no to przynajmniej archive mi zrobi. Ale czy punkty też, to już nie wiem. Bo mówisz sam, że te nowe jakieś technologie implikują tego Steama, to na pewno coś spieprzyli znowu. Szykuję się na Kryzysa 3, który tam dwójka i tak gówno na dwa, tylko nie tak będzie też gówno. Niedługo 2012, no to wiadomo. Wszystko się może już zdarzyć. Był szalony, tylko po prostu tam jakoś miał chorobę, on tam nie był pośledzony jakoś mentalnie. Po prostu miał jakąś padaczkę czy coś takiego. Go mieli za wariata, on po prostu miał jakieś takie tiki ten, ale psychicznie to on był normalny podobno. Taki jeden klucz, co się Malagajdi bał, taki i kasztanki. Taki jeden klucz, co się nie wychodził w ogóle z pałacu, bo on mówił, że ze szkła bał się, że ktoś się zbili, coś. No ale to coś takiego się biło, ale o kim to było, to się kojarzy. No wiem, że Francji, proszę wybrać. No, Malaga mam okrutnego, ale... King ma showcase'a, no. Tyle. Słucham, bo nie rozumiałem teraz, bo strzelali. Pink masz okej w sumie teraz. No wiem, ale ja czasami pink 0 jakiś mam 300. Będziemy zbudowany. Ja myślałem, że siedzę na Śląsku, to tak mam ogólnie. Od węgla. No chyba no, tak. Tylko raz byłem w Katowicach. Znaczy nie raz, trzy razy byłem, ale byłem w jasnej koszulce cały dzień, to później kurwa ciemna się zrobiła, cześć. A może to... No nie opuści pod takim kątem tego. No i ruszę. No i teraz... Nadchodzę! Stąd. Do niego to jak miał w dupie opryszkę. No nie mam, nie mam. Sprawdzałeś mi. Chłe, 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 chłe. Ameryka. No nie, Rosja. Jakoś widać więcej wszystkich wojen tu uczestniczy Ameryka częściej niż Rosja. No tak, kurwa. Akurat nie, Rosja uczestniczy tylko na swoim terytorium ostatnio. A Ameryka jakby, w tym czasie... Jakby nie uczestniczyła, to byś miał burdel na świecie. No bo może by dojść do większej wojny. Wiesz, jakbyś w XIX wieku carską Rosję nazywano żandarmem Europy. Między innymi ci wszyscy, którzy pacyfikowali powstanie listopadowe i wszystkie polskie aspiracje narodowościowe. Teraz się nazywa Ameryka. Rewolty nie zrobią, bo są przyzwyczajeni, że pod butem. Rewolucja chłopa, rewolucja chłopa, czołowa na przykład i inne w XVIII wieku rewolucje chłopskie. To byli co? Czesi? To mówisz, że to mówisz o rewolucjach klasowych, to wszyscy, nieważne czy robotnik, czy lekarz, czy tam. Ja Niemców, których mam bardzo dobrze znajomych, to są zazwyczaj około 50-tki, po 40. Byli w trakcie przemian, swojcowie walczyli na II wojnie światowej, czy dziadkowie. A ci młodzi Niemcy to są po prostu na świnie, no.
No ale pewno o Gdańsku i o Szczecinie i o innych tam ich uczą, że były niemieckie i przypominają. No tak, no tak. No właśnie, ja i o tym wspominają, że to jest w Polsce pewno nieusłusznie i takie tam. No tak, no to jest właśnie. Bo jakoś na przykład zdarzało mi się w internecie korespondować z Rosjanami, którzy pisali po polsku, niż na przykład z Niemcami, którzy pisali po polsku. Na przykład. Co ich tak trochę przynajmniej nie mają jakiejś. Nie go stał za Ignacy. Po prostu ruszyć na obrazie. Ale na takiej zasadzie się dogadać z nimi. Czy chcieli zamach na Hitlera tam zrobić w 1938 czy coś, czyli zwrotu tych ziem zachodnich. No tak, tak, tak. Ale przed wojną. I co, nie chodzisz na to Szczecin, tylko żeby im oddać te Wielkopolskie choćby całą. Z Niemcami twoimi. No tak. Przynajmniej dla mnie jako Polaka. No tak, lepiej by się stało, lepiej się stało, ale chodzi o to, że po prostu... Te mniejsze zło, jak to się mówi. I jakby nas nie sprzedali, to by tak. Jakby nas w ogóle Niemcy nie zaatakowali, to by było lepiej, no ale cóż. W końcu Ruscy raczej zaatakowali, jest dopiero jak Niemcy już zaatakowali. Bo jednak się trochę bali po 20 latach, przerwali. Poza tym nasi wojskowi cały czas przecież przygotowali się do z Ruskimi, a nie z Niemcami przez cały prawie okres. No tak, tylko że przynajmniej czas z Piłsudskiego. Tam chciał zaatakować Niemcy wcześniej, tylko że się spóźnił, tak? Ale to jest 41 rok! A ja mówię, że w 39 nas zaatakowali Ruscy dlatego, bo Niemcy praktycznie większość roboty odwalili za nich. I oni tylko po prostu sobie weszli i tam po prostu już nie walczyli z całym wysiłkiem państwa. Znaczy wątpię, żeby oni zaatakowali 1 września i na przykład gdyby Niemcy mieli doczekać do 17. Bo jednak się trochę bali po doświadczeniach z poprzedniej wojny z nami.